Otrzymaliśmy o godzinie 20:30 zgłoszenie o pożarze budynku inwentarskiego w miejscowości Nowa Wieś, Kościerzyna Wybudowanie. Zadysponowano 8 zastępów straży pożarnej, które pojechały na miejsce. Okazało się, że pali się budynek inwentarski, już cały jest w płomieniu. Był to budynek ogólnego zbiorowego zamieszkania. Był to dom razem połączony z budynkiem inwentarskim, z oborą, z chlewnią, kompleks budynku. Przypuszczalną, wstępną przyczyną powstania tego pożaru najprawdopodobniej było zwarcie instalacji elektrycznej. W późnych godzinach wieczornych i nocnych była burza. Mogła i być jakieś uderzenie pioruna w tej okolicy mogło nastąpić. Strażak z jednostki ochotniczej straży pożarnej z Nowej Wsi był jako jeden z pierwszych na miejscu zdarzenia i pomagał właścicielom gospodarstwa, pomagał w gaszeniu pożaru. I najprawdopodobniej zadymienie było i może nałapał się dymu, no i źle się poczuł. I po kilku godzinach okazało się, że zgłosił się do nas, do dowódcy akcji. Zgłosił się, że źle się poczuł i podano mu tlen i zadysponowano karetkę pogotowia, która na miejscu stwierdziła, że ma lekkie miganie pracy serca i dobrze by było, żeby go zabrali na oddział ratowniczy i tam już udzielili mu już tej dokładnej pomocy medycznej.